Dobrej pory doby, igła magnetyczna. Co się tyczy ważnego wynalazku w historii ludzkiej kultury, igły magnetycznej, to piszący te słowa taki nie rozwikłał tajemnicy. Kto w gruncie rzeczy wymyślił igłę magnetyczną? Według jednych źródeł wynalazł ją jakiś Flavio Gioia z Amalfi, a według innych była znana już w czasach wypraw krzyżowych. Ot i weź się tu zorientuj. Na wszelki wypadek rodacy postawili Gioi pomnik, a ponieważ nikt nie opatentował tego sprytnego pomysłu na magnes, a nie na pomnik, to igły magnetyczne może teraz produkować każdy, kto ma na to ochotę. Piszący te słowa uważa, że historykom mimo wszystko pozostaje tylko jeden sposób, za pomocą którego można łatwo sprawdzić, czy igłę magnetyczną wynalazł rzeczywiście Flavio Gioia. Wystarczy jedynie wyjaśnić, czy umarł w nędzy. Jeżeli tak, to znaczy, że to właśnie on wynalazł kompas. Przykłady Gutenberga, Kolumba i innych w dostatecznej mierze potwierdzają tę regułę.